Mimo tego, że rok szkolny 2010-2011 to już stosunkowo odległa przeszłość, to w dalszym ciągu rozbrzmiewają jeszcze jego echa. Szczególnie te pozytywne cieszą każdą społeczność szkolną i nie inaczej było we wrześniu, kiedy w Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się wręczenie stypendiów miasta Świętochłowice. Wśród 28 wyróżnionych uczniów będących bądź mieszkańcami miasta, bądź pobierających naukę na terenie Świętochłowic znalazło się aż 5 reprezentantów Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych Don Bosco w Świętochłowicach. W grupie 12 najlepszych gimnazjalistów znaleźli się tacy uczniowie jak Zofia Ogrodowczyk, Aleksandra Gosławska i Damian Cichy. Z kolei wśród 16 wyróżnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych znalazło się 2 reprezentantów Don Bosco: Paweł Grzębka i Marta Różacka. Uczniowie, którzy znaleźli się w gronie wyróżnionych, legitymowali się średnią ocen powyżej 5,0 oraz reprezentowali z wymiernymi sukcesami miasto na szczeblu okręgu, województwa i kraju. Dodatkowo nie bez znaczenia była działalność społeczna. Wystarczyła średnia 5,0 i sukcesy w konkursach. No i myślę, że w następnym roku również postaram się, aby dostać tę pomoc. Dla wielu potencjalnych stypendystów czynnikiem skutecznie zniechęcającym do ubiegania się o stypendia mogą być znaczące sukcesy w różnych formach współzawodnictwa na niwie naukowej. Nic jednak bardziej mylnego, bowiem biorąc pod uwagę potencjał i zaangażowanie uczniów Don Bosco w różnego rodzaju konkursach, sprawa uzyskania stypendium to w wielu przypadkach tylko kwestia sformalizowania dotychczasowych osiągnięć i pilnowania terminów, a potwierdzać to wydają się słowa jednego z gimnazjalistów. W zeszłym roku zapomniałem, za późno przyszedłem z papierami, no, ale w tym roku jakoś się udało zdążyć z tym. W tym roku zeszedłem tylko do drugiego etapu olimpiady z matematyki i z języka polskiego. Wyróżnieni uczniowie otrzymali stypendia z rąk prezydenta miasta Świętochłowice Dawida Kostępskiego, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Tomasza Tomczykiewicza oraz senatora Leszka Piechoty w wysokości od 100 do 200 zł, w zależności od typu szkoły. Uczniowie, którzy zyskali uznanie samorządu miasta Świętochłowice, nie mają zamiaru spoczywać na laurach i już w tej chwili wiedzą, w jaki sposób mają zamiar spożytkować środki finansowe. Wiadomo, najlepiej by było, chciałabym składać sobie na jakieś rzeczy, oczywiście pomoce szkolne. Nie wiem, może w jakiejś przyszłości laptop albo rzeczy po prostu kupowane na bieżąco, plastyczne, muzyczne. Wielu uczniów z pewnością może pozazdrościć wyróżnionej młodzieży zdobytych stypendiów. Ci najlepsi mają jednakże bardzo prostą receptę na osiągnięcie sukcesu. Trzeba być kreatywnym i ciekawym świata. To są takie najbardziej podstawowe, wydaje mi się, cechy. No i to tyle. No i warto się rozwijać i inwestować w siebie. Wyróżnionej młodzieży, jej rodzicom oraz nauczycielom gratulujemy i życzymy wytrwałości w dalszym szlifowaniu ich talentów.